Lody, lody? To o tym miał być ten sketch? Lody. Nie? Jak ja nie lubię samowoli twórczej. Lody. Komu coś takiego może przyjść do głowy? Lady. No ale... Co to? No, to co pan zamawiał. Skwiercząca czarownica na stosie. To jest właśnie tutaj stosik. Tutaj właśnie służę zapałki od palić. Jeszcze czy może życzy sobie pan sierotę, która imituje odgłos skwierczącej czarownicy? A dlaczego czarownica nie może jęczeć osobiście? Wie pan, z własnego doświadczenia wiem, że czarownica robi to dosyć hałaśliwie i lepsza w tym momencie będzie sierota. No ale ja nie zamawiałem czarownicy. To kto? Wie pan, wygląda mi pan takiego dewianta, co tak lubi sobie trochę czasem tak popalić. Czarownicę także. No, jeżeli pan nie jest zadowolony, to ewentualnie możemy zmienić czarownicę na dziewicę. No ale jak to dziewicę z czarownicą? To jest do zrobienia, wie pan. Czarownica jest paskudna. W sumie nikt wcześniej nie chciał, czyli na pewno jest dziewicą, prawda? No ale to i tak, i tak nie zmienia faktu. Ja nie zamawiałem takiego dania. No to ja się pytam jeszcze raz. To kto? Kto? No nie wiem, może tamten ksiądz, co tam siedzi. No, to ich specjalność. Może i tak. To przepraszam. Za chwilę dowiemy się, co zamawiał klient. A teraz... A teraz niezauważalny przelot Supermana nad miastem. No i gdzie on leci? Ty, no nie wiem, miał być taki niezauważalny, ale żeby aż tak. Jestem ofiarą działalności czarownicy, która w tym programie wystąpi w roli płonącej. O, ruszyło się, moja dziecina. Nawet nie wiedzą państwo, jakie ona mi szkody wyrządziła. Sobie to ja też nie wiem. Zostałem wynajęty przez realizatorów do czynienia czarownic. Realizatorzy zamiast czarownicy postanowili spalić ofiarę. Kto to był? To była ofiara do spalenia. Na czarownica dziewica? Wie pan, no wypuściliśmy ją na wolność. Niech sobie hasa szczęśliwa. Ale właśnie może pan tą ofiarę sobie tak spalić. A wie pan co? Tak na czarownicę to ja nie miałem chęci. A tutaj tak patrzę. Pewnie tak i tak nie doczekam się na tego zamówionego liliputa w sosie własnym. Więc... no niech będzie. Czyli? Podpalane. Ja jestem cenzorem i wnoszę o nie wycinanie scen palenia. Lubię sobie od czasu do czasu zapalić, no i nie widzę nic z tym złego. A ja jestem z miejskiego ośrodka do spraw liczebności czarownic. Oświadczam, że dobrze się stało. Czarownice powinny zostać na wolności i kategorycznie sprzeciwiam się ich paleniu. Te wypociny wyrobiłem sobie już pewne zdanie na ich temat. Długo dbałem. No i już nie mówię. Sierotka Marysia w sumie miała rodziców. Sam straciła prawo do posługiwania się na coś w tym sierotku. Koniec.